ile śledzie? A po koronie. To ja zaczekam. Chcę pogadać. Zamieniam się w słuch. Mam coś dla ciebie. Uwielbiam prezenty, ale wolę rozpakowywać je w samotności. Hej tam, przypilnujcie beczek. Idę pogadać z Geraltem. Chodź. O, od razu lepiej. No dobra, to co tam dla mnie masz? Dom Maksymiliana Borsodiego, zgodnie z życzeniem. A papiery gdzie? Zostały w skarbcu. Chciałeś dom, dostałeś dom. O zawartości nie było mowy. Widzę, że szybko się uczysz. Już kręcisz jak Odin. Tylko patrzysz, jak człowieka okpić. Wiesz, co robimy z kompanią, jak natkniemy się na takiego jak ty? Chętnie posłucham. Lubię opowieści z dreszczykiem. Nie jestem w humorze na krotochwilę. Ja też nie. Wykonałem dla ciebie robotę, Olgierd. Co do litery. A że jesteś niezadowolony, cóż. Trzeba było lepiej dobierać słowa. Tak, trzeba było. Domyślam się, że poszedłeś z Horstem na układ. Szkoda. Kawał skurwysyna. Jego brat Ewald był jeszcze gorszy. Był? Horst go zabił. Własnymi rękoma. Ha, dobre i to. Po co ci w ogóle były te papiery? Żeby pogrążyć Borsodich, rzecz jasna. Widzisz, dowiedziałem się o ciekawym zapisie w testamencie seniora rodu, Maksymiliana. Stanowi, że jeśli jego synowie przynajmniej raz do roku na Beletein nie podadzą sobie dłoni, dom aukcyjny ma zostać zlicytowany, a wszystkie pieniądze przekazane na szpital Wilmeriusza. Widać, staruszek przeczuwał, co się święci. Zamierzałem przesłać te papiery komu trzeba. Borsodi wylądowaliby na bruku, a szpital miałby dość pieniędzy, żeby leczyć sierotki i żebraków pro bono. To bardzo szlachetne z twojej strony. Tak się przejmować potrzebującymi. W dupie mam potrzebujących. Niech zczezną razem z całym miastem. Tu chodzi o jedno. O zemstę. Czym ci tak podpadli ci Borsodi? Też cię kiedyś wywalili z aukcji? Gorzej. Wywalili mnie z własnego domu. Naprawdę cię to interesuje? Inaczej bym nie pytał. Ha, pyskaty jak zawsze. To było tak. Moja rodzina popadła w długi. Chybiona inwestycja w tartak, nieurodzaj, przegrana sprawa w sądzie. Wiesz jak jest. Nieszczęścia chodzą parami. Potrzebowaliśmy parę tygodni, żeby stanąć na nogi. Ale Horst Borsodi skupił wszystkie nasze należności i domagał się natychmiastowej zapłaty. Prosiłem, błagałem, rozdarłem na progu koszulę. Jakbyś grochem o ścianę rzucał. Byłem potem na licytacji. Patrzyłem, jak jakieś perfumowane pizdy kupują szable mojego ojca. Portret grobowy matki. Koński rząd brata. Dużo Horst zarobił na naszych pamiątkach. Nie dziwne, że nie zapałałeś do niego miłością. To dopiero początek. Jak rodzice mojej Iris dowiedzieli się, co się stało, zerwali z rękowiny. Innego jej kandydata znaleźli. Zza morza. Myślałem, że zwariuję ze złości. Poszedłem do wyszynku. Pierwsza kolejka, druga. Wdałem się w bójkę, następny kielich, a potem poprosiłem o pomoc nieodpowiednią osobę. I co było dalej? Dalej, Wiedźminie.
to było jedno wielkie, cuchnące gówno. No, co tak sterczysz? Chcesz coś jeszcze? Czas, żebyś wypowiedział swoje trzecie życzenie. Czekaj, Geralt. Załatwię coś i pogadamy. Hej tam, wyciągnijcie śledzia z beczki. No dalej! Nie ociągaj się! Teraz jesteś gotów mnie wysłuchać? Czy nadal nie obchodzi cię, co mam do powiedzenia? Jestem gotów! Słucham! Dobrze. Wrócisz teraz do swojego pana i powiesz mu, co następuje. Jego żądanie dotknęło mnie do żywego. Zostałem bowiem wychowany w poszanowaniu świętego prawa gościnności. Nie zastosuję się do chamskiego diktum. Rozumiesz? Sprawdzę to, składając mu rychłą wizytę. Pędź więc, co koń wyskoczy i zapowiedz mnie. Zrozumiałeś? Tak, zrozumiałem. Przepuśćcie go i oddajcie mu konia. Chodź, Geralt. Wyjdziemy na zewnątrz i pogadamy. Ofirczycy mawiają, że o ważnych sprawach powinno rozmawiać się pod gołym niebem, żeby mieć bogów za świadków. O co chodziło z tą beczką? W drodze tutaj zatrzymaliśmy się na popas w gospodzie, na ziemiach niejakiego Beztrwogiego. Bawiliśmy się hucznie, bo od tego są karczmy. Beztrwogiemu się to nie spodobało. Przysłał człowieka, który zagroził, że jeśli kiedykolwiek wrócimy, to zawiśniemy. Karczma poszła z dymem. Ale zostawiłem karczmarzowi sutą rekompensatę. Tyle, że kanalia nie wspomniała o pieniądzach właścicielowi. Ale to nieważne. Liczy się, że ktoś nazwał mnie psu bratem i groził mi śmiercią. To była jedna z tych gruźb, które brzmią jak zaproszenie, więc zamierzam wrócić w tamte strony. Pewnie zdążyłeś sobie narobić wielu wrogów. Nie dzisiaj i nie jutro, ale w końcu ktoś znajdzie sposób, by cię dopaść. Dlaczego miałbym się tym przejmować? Nie czuję strachu, nie czuję żalu. Uczeni z miasta Oxenfurt utrzymują, że nie ma bogów. A po śmierci jest tylko pustka. Ja już poznałem tę pustkę. Śmierć niczym mnie nie zaskoczy. Spełniłem dwa twoje życzenia. Teraz czas na trzecie. Jesteś pewny siebie, co? Dumny, ufny we własne siły. Niczego się nie boisz. Trzecie życzenie, jeśli łaska. Mutacja pozbawiła cię uczuć. Powiedz, kochałeś kiedyś? Ale tak prawdziwie. Tak, kochałem. Możemy już przejść do rzeczy? A może raczej wróćmy do środka i pogadamy o tym przygorzałce? Napijemy się, gdy będzie już po wszystkim. To niemożliwe. Jeśli ci się powiedzie, to już po mnie, a jeśli ci się nie powiedzie, to już nie wrócisz. Nadal czekam na trzecie życzenie. Ależ jesteś uparty. Niech będzie. Posłuchaj, miałem kiedyś żonę. W dniu, kiedy widziałem ją po raz ostatni, dostała ode mnie fioletową różę. Przynieś mi ten kwiat. Chciałbym sobie przypomnieć, jak wyglądał. Ile czasu minęło? Róża na pewno już zwiędła i rozpadła się w proch. Chciałeś życzenie? To...
Oto masz życzenie. Spełnij je. Ja ruszam w odwiedziny do Beztrwogiego, ale zostawię tu jednego z moich ludzi. Powie ci, gdzie mnie szukać. Oczywiście, jeśli ci się powiedzie. Powiedz przynajmniej, gdzie znajdę twoją żonę. W moim dawnym domu, na wschód od włości Martina Fei, życzyłbym ci powodzenia, ale sam rozumiesz. Żegnaj, Geralt. Zaraz się zatrujesz. Trzema funtami staw. Zaraza. Thank you.